Do włączonej kamery. Cześć Mano, witam na kanale ponownie z Pacyfiku z ujęcia numer 2, bo wcześniejszego nie nagrałem, przycisk rekord się nie odpalił. Witam raz jeszcze z łowiska Pacyfik, tym razem z Łukaszem, innym Łukaszem. Łukasz, pokaż się. Teraz pewnie go widać, jak nie to zobaczycie go rano. Polujemy na jesiotra, jestem zawzięty jak skurwysyn. Mam nadzieję, że tym razem ten jesiotr wpadnie. Dwie wędki, feder klasyczny i metodka. Przebitek z nocy raczej będzie mało, bo ciężko będzie ze światłem. Raczej czołówka tego światła dużo mi nie da. Widzimy się rano. Dobra, mówiłem, że nie będzie przebitek z nocy. Kłamałem. Stanowisko numer 1. Federowe. Stanowisko numer 2. Stanowisk Łukasza już nie będziemy widzieli, bo są za daleko, jest za ciemno. Browarnik. Tutaj mamy mini grilla. Tutaj mamy makro mnie, czy mega mnie. Tutaj o, syf jak zwykle. Jeśli chodzi o zanęty, to mamy pomieszanego trapera. Przepraszam, Match Pro karpiowe z Federbite'em, tą zanętą metodową, fishmillem. Tu mamy standardowy pelecik 2 mm od Federbite'a. Coś tam nawet dziubię na tym federku. Powiem ci, że jestem zadowolony. No ja jak najbardziej. Wszystko jest tak, jak być powinno. I widzimy się rano. Mortki. Takiego gościa mamy tutaj, zobaczcie jaki ładny. Przywędrował sobie do nas. Jak pokazuje rogi, cwaniaczek. O, pyk. No weź no go tam wyostrz. Ale ładny. A tu się kiełba robi. Kiełba? Ty co ty tam masz? Gdzie masz swoją? Wracamy po obiedzie. Mamy rybkę. Jest pierwsze branie. Dobra wcinka. Gdzie jest? Możesz tam podejść po ten. Gdzie masz podwirek? Jest, coś tam już widać powoli. Już nie widać. Trzyma się przy brzegu, wiesz? Ucieka. Trzyma się gdzieś przy brzegu. Nie wiem gdzie. Ale sprężynuje w dół. Piękny dźwięk hamulca. Ale daje czadu, ty. Gdzie ty jesteś, Zbyszek? Ale bije do...
tu znoje, panie. Ale kurwa, no człowieku, jak mi bije do dna. Przykręć hamulec. Nie, bo on zerwę. Pompuj go. No takie proste. Dobrze. Walk. Waleczny skurwysyn. Przepraszam za wulgaryzmy, ale... Co? Już coś tu widać. Potrzebujemy mieć go blisko. To nie jest taki duży karpik. Ucieka, ale ucieka. Nieduży, ale waleczny. Przyciągnę go. O, ale zobaczył podbierak i zanurkował. Mamy go. Siedzi? Siedzi, brawo. Proszę bardzo, jest pierwsza zdobycz. Słowieniu. Tu. Jest moc. Jest moc. Chodź, Zbyszek. Ty już się wypiąłeś, tak? Wypił się w podbieraku? Tak. Wow. Najlepszy moment. Super. O. Jest rybka. Pierwszy nocny karpik. Mam super. Nadzieję, że takich będzie więcej. Wraca do wody i łowimy dalej. Jest! Gitara. Gość. Super, brawo. Jaram się jak kuna w agreście. Brawo. Dobra, mamy branko i Łukasza. Mówi, że coś małego. Zobaczymy. Byle nie do wody telefon. Może nie takie małe. Zaraz się okaże, co? No gościu. Ładny karpiszon. Piękna sprawa, dobrze. Czekaj. Wytachamy go na brzeg. Zapiął się. Piękny, pełno łuski. Idolo. Gościu. Ty taki waleczny w wodzie nie był. Nie, ciągnąłem go jak za szmaty. Nie, no jest kozak. Dobra, dawaj go do wody. Tylko sam nie wpadnij. Na do widzenia. Super, jest ryba. Wędkarz zadowolony. Przy okazji mamy teścik Jacksonika. Sprawdził się, bo pierwszy deszczyk nas przywitał, więc musieliśmy się schować. U mnie na razie cisza, więc jest 1-1. W sumie chyba ten twój nawet większy był, kurczę. Wydaje mi się, że był większy. Zupełnie inny kark, dłuższy na pewno, ale... No, ładny był. Widzimy się z następną rybą. Mamy kolejne branie. Ja biorę podbierak. Może to jesiotr. Oby. Właściwie oby. O, jest odjazd. Idę do ciebie.
będzie go łatwiej chyba podebrać. Ten tylko do wody nie wpadł. O człowieku. Następny waleczny. Chlupie, woda chlupie. Ale mi walić po gałach. Przepraszam bardzo, ale... No, musisz być na pierwszym planie, no co ci poradzę. Szanuję. Jakaś mgła w ogóle się wydaje w ekranie, taka biaława. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, gdzie on jest. Aha, gdzieś tu przede mną. Znowu odjazd. Karp chyba. Mówisz? Tak, karpik. To taka... Kurwa, gdzie ty jesteś, człowieku? O, mam cię, mam cię, mam cię, mam. Jest. Ale się wychlustał. Jest. O, dawaj go. Mamy kolegę kolejnego. Mamy następnego dziada. Gdzie jestem? Długo trwało wyostrzenie, ale jest i on. Zaraz go tu pokażemy. O, jak się... Co? Się za wąsa złapał. Że ty się utrzymałeś, mordo. Mordzia. Patrz, no twoje tak nie skaczą. U mnie grzeczne są. U tatusia. U mnie grzeczne są. Wracasz do wody. Majestatycznie. Jest, jak wali po gałach. Namiot z bokami, czy inaczej, parasol z bokami. Najlepsza rzecz, jaka może być na rybach. Polecam. Leje nam deszczyk. Mamy godzinę, sorry, czwartą. Kurwa, 4:20 już jest. Zaraz to będzie świtać niedługo. A do nas przyszła jakaś burza. W sumie burza to już może przeszła, teraz jest tylko deszczyk. Także wrażenia są. Z 2:1 dalej utrzymujemy cały czas moje prowadzenie. Tak jest. Łukasz się opierdala. Nieprawda. Łukasz się opierdala. Dominik, były kaczki. Były kaczki, potwierdzam, widziałem. Dokładnie, także wiesz co jest. Widzimy się, jak przestanie padać. Pływał dookoła. Witamy z rana. Dojechał Grzesiu. Co odstawiałeś, Grzesiu, pod stół? Twoją godność. Ale się skończyła. No, nie ma już jej. W nocy nic się nie działo. Poza deszczem. Ale żyjemy. Na szczęście. Grzesiu dojechał w aurze jeszcze deszczowej, natomiast na szczęście już się przejaśniło. Także liczymy teraz na jakieś sensowne sztuki. Teraz w końcu mamy federek, mamy koszyczek, tu mamy zestawy Łukasza, tam dalej się rozstawił Grzesiu, właśnie zasłonił to swoim bęcem. Przesuń się do tyłu, dziękuję. Dokładnie tam się rozstawił Grzesiu. No i co? Siedzimy, łowimy. Będzie coś z tego? Nie. No jak? No jak? Dwa piwa na pewno. Dwa piwa na pewno. Jakby... Nie widać tego, co było w nocy. Jo. Co? Był deszcz. Teraz przyszedł czas na halny. Nie wiem, czy będzie mnie przez ten wiatr w ogóle słychać. Mam nadzieję, że tak. Bo wieje miłosiernie. Grześkowi właśnie torbę z zanętą zwiało.
Torbę ci zwiało. Torbę ci zwiało. No, nie śmiecimy. No, tak jest masakra, no. Patrz, co się na wodzie dzieje. Na razie w rybach bez zmian. W sumie trzem, sorry, był karaś. Był karaś faktycznie. Także jest 3, 1 i 300. Bo Grzesiek zapał takiego leszcza. I co było drugie? I trochę większego leszcza. O, idzie nasz zdobywca roku. Ryba, jakby ryba miesiąca. Nie, no tak by. Wiesz kiedyś siotra? Tak myślałem. Sipałem. Mam nadzieję, że zagłuszył cię wiatr. Spoko, napiszę w komentarzu. Nie, no zobaczymy, co z tego będzie. Liczymy na dużo. Grzesiu nas wyśmiał. Zobaczymy. Jak Grzesiu się śmieje, to nie ma bani. Mordy mordeczki, jakby nie uwierzycie, aczkolwiek ten skurwol, ten na spławiczek machnął małego sandacza. Nie. A, no, jeszcze przy okazji splątał sobie zestaw. Już rozplątał, że się jest zdolny. Natomiast ale dobra, trzeba będzie. Mały sandacz na czerwonego. No cóż, Grzesiu nas zadziwia. Coś u Grzesia się zadziało. Byle nie jesiotr. Weź ten, weź podbierak, Łukasz. Tu jest, przecież masz koło nogi. Skumasz, no bo pół metra ode mnie. Się zero. No. A co to było? Na, nie wiem. Ja siadłem się tutaj. Mamy giganta u Łukasza, kolejnego. Krasnodę, piękny, nie, to jest leszczyk. Tak, leszczyk. To jest maluteńki leszczyk. Ale połknął. Czekaj. Wiesz co, miałem? Mam, już ci daję. Trzeba to mieć, pamiętajcie. O, widzicie? Piękna akcja ratunkowa. I leszczyk ładnie odpłynął. Grzecznie, żywo. Wędkarz zadowolony. A ja dalej nic. Dobra. Nie no, coś tam było. Jest, siedzi. Jakby Łukasz zajął się rozpalaniem grilla i... No ładny. Czekaj. Daj na go. Dobra, przystawka jest, żeby nie spieprzył ta deska. Tak, jak już wpadnie za tą deskę, to już ta ryba nie ucieknie, nie? Co my tam mamy? Karasik chyba. No ładny karasik. Też chapnął. A nie, ten się spiął tak, że da się go chyba wypiąć. Za końcóweczkę. Leży na stole. Nie, będzie ci wygodnie. Nie, tu na stole wypinacz. Wypychacz. Czym dinksa, siłakcia, wypychacza, wypinacza. Masz zapychacza. Masz tego dinksa. Tego dinksa. Zróbmy operację karasiowi. Karaś, spokojnie. Może to głupie. Złapi się jeszcze 4 razy, to już będzie spokojniejszy. Piękne wyhaczenie rybki. Czekaj. Muszka.
Gratulacje. Gratulacje, a teraz wracaj do grilla. Już. Wracaj do grilla. Ale dobrze się bali. Wracaj do grilla. Po czym poznać, że człowiek jest głodny? Używa wszelakich sposobów, żeby rozpalić grilla. Jakby mimo tego, że wieje nieziemski wiatr, który praktycznie rozpalił tego grilla, Łukasz stwierdził, że mało. Mało, kurwa, żaru. Trzeba więcej żaru. Dobry grillowy. Jest moc. Będzie kiełba. Coś siadło. Jest. Jest to podbierak? Daj podbierak. Karaś. Tak, bo one mi nasiąknęły wodą. I dałem je na ten, ale wierzę, że rzeczywiście mogło się przyjarać. Ładnie wypięty, elegancki. Mały tarasek. Wraca do wody. Panowie też mają rybkę. Panowie łowią na... Co to nie mówią? Na uran. Na uran. Tak, już nie świeci teraz za dnia, ale... Panowie łowią na uran cały czas. Na bank. A jak nie na uran, to na ten... Jak to się nazywa? Coś tam z Gazpromem, nie? Płody. A co? Na płody? Martwe płody. Na martwe płody. Rolle. Zakończenie jeszcze u Łukasza drobny, ale ładny leszczyk do wody lub poszedł na świeżo naprawiony spławik. Ładnie my się zbieramy, stanowiska już powoli ogarniane. Także pora się rozstać z Pacyfikiem, niestety znowu na tarczy bez siotra. Ale co, miła nocka, trochę rybek złowionych. Trzy ładne karpie w sumie. Bardzo ładne karasie. Żałuję, że ich nie nagrałem, no ale no cóż. Jakby trochę lenistwa. Trochę lenistwa, trochę... Trochę lenistwa, trochę kwestii tego, że były to brania na metodzie i to były dość blisko rzucone zestawy, więc krótki haul, no, niekoniecznie nadążaliśmy nad tym, żeby pamiętać o nagraniach każdej ryby. Potem u Grzesia trochę zrwanych,
spiętych rybek. W sumie parę jedna po drugiej. Ale to też chyba kwestia pecha. No ale i tak wędkowanie całkiem spoko. Doborowe towarzystwo pana grillmana, learningmana. Dokładnie. Także cóż, mordeczki, trzymajcie się ciepło. Zapraszam na kolejny odcinek. Siema, yo. Żegnamy się z Pacyfikiem. Jedziemy po jakichś wertepach w stronę Ozorkowa. Dzień udany. W sumie nocka udana i dzień udany. Jak ci się, Łukaszu, podobało? Super. Było. Może cel nie został osiągnięty, bo Jesiotr nie wyjechał, ale było fajnie. No niestety. Jesiotr jest bolączką tego łowiska. Jakby mało kto wyciąga Jesiotra, oczywiście żartuje, bo pewnie... Wszyscy tu przyjeżdżają po Jesiotra i nikt nie jedna osoba stąd Jesiotra wyłowiła, chociażby Grzesiek, który fartownie wyciągnął dwa. Nienawidzę cię. Ale i tak nie jest najgorzej. Chociaż, no niestety, ale jak na każdym łowisku tego typu, ludzie nie szanują łowisk, wrzucają wszystko do wody po zakończonym łowieniu. Ryba jest przekarmiona, no i co poradzić. Ale Jezus, jak to rzuca. Ale co? I tak, dzionek, czy to jest dziura, czy to nie jest dziura? Dziura pewnie. No kurwa, żebyśmy się, nie wiesz, nie utopili. Zaraz będzie taki pfff. Nie, dobra, nie było tragedii. Ale no, powiem ci, że dziury... Tam jest trasa, wiesz? No, ale jeszcze są dziury. No, w każdym razie w planach pourlopowych, a przez 2 tygodnie, chociaż ja i tak łowić będę, ale nie w łódzkim, jest łowisko Amur w okolicach Lutomierska, więc jeśli macie jakieś informacje na temat tego łowiska, polecacie czy nie polecacie, bo w internecie czytałem fajne, pochlebne rzeczy o łowisku, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, żeby wiedzieć o filmach, i płaćcie opłaty drogowe, żebyśmy nie musieli jeździć po takich dziurach, jak jedziemy teraz. To jest tragedia. Trzymajcie się ciepło. Siema.